Przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowo-rynkowego dzielnicy 14 na 2013 rok. No i to już jest, drodzy Państwo, jeden z projektów, który będziemy musieli podjąć w najbliższym czasie. Już pierwszy krok w tym kierunku wykonujemy. I Państwo, no, zostaliśmy zaskoczeni informacją dzisiaj od prezydenta miasta Krakowa. W sumie wczoraj o godzinie 15.30 dostaliśmy informację, że środki na zadania priorytetowe i powierzone uległy znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to również planu finansowego. I my jesteśmy zmuszeni w takiej sytuacji podjąć działania korygujące nasze dotychczasowe uchwały. Planu finansowego na przyszły rok jeszcze nie przyjmowaliśmy ostatecznej wersji. Powinniśmy to uczynić do końca września. To też jest ten projekt, który już uwzględnia propozycje tych nowych środków. A będziemy, drodzy Państwo, mieli niestety tylko i wyłącznie na funkcjonowanie dzielnicy w tym budynku na cały rok 34 tysiące. To biorąc pod uwagę koszty, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rady, no jest kwotą niezbyt wielką. Dlatego też pozwolę sobie, drodzy Państwo, powiedzieć, na czym zmniejszamy środki finansowe w stosunku do tego roku. Otóż, drodzy Państwo, musieliśmy znaleźć 6 tysięcy oszczędności w stosunku do 2012 roku, bo mieliśmy, dysponujemy w tym roku kwotą 40 tysięcy, w przyszłym będziemy dysponować kwotą 34 tysięcy na utrzymanie dzielnicy. Dlatego też, drodzy Państwo, zmniejszyliśmy tutaj koszty na sprzątaniu z 8995 zł do 6 tysięcy zł. Zmniejszyliśmy również koszty zakupu materiałów i wyposażenia z 3195 do 2400. I zmniejszyliśmy z takiej istotnej pozycji również telefony, opłaty z telefonów. Tu było planowane 2400, planujemy 1500. Ja przypomnę, że tutaj wykupiliśmy jedną linię telefonii komórkowej, dzięki czemu w skali roku będziemy mogli mieć oszczędności, a my tutaj kilkaset złotych na tym zaoszczędzimy. No i taka, drodzy Państwo, jest propozycja, aby taki plan finansowy przyjąć. No zobaczymy, czy uda nam się funkcjonować za te pieniądze w przyszłym roku. Ja powiem, że na duże pozycje tutaj to jest koszt, to jest czynsz, to jest zakup energii, to są koszty, które ponosimy. A jest to o tyle kuriozalna sytuacja, że my płacimy ZBK-owi, który jest jednostką miasta, a potem ZBK te pieniądze odprowadza, czyli to miasto wykłada pieniądze, które potem do niego wracają naszym kosztem. No. Jest to taka dosyć dziwna sytuacja. Ale jest podatkiem. Ale nic na to, drodzy Państwo, nie prowadzimy. No jest to trochę plan finansowy przetrwania na przyszły rok, no ale jeżeli stanęliśmy przed takim wyzwaniem, musimy je oczywiście podjąć, musimy zacisnąć pasa. I stąd też taka propozycja, drodzy Państwo, zarządu. Tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję. Panie Żywoziakie, proszę. No, rzeczywiście to jest na temat plan finansowy przetrwania. Ja rozumiem, że tutaj były takie zalecenia, żeby zapewniać pełne pokrycie na opłaty eksploatacyjne za lokal biurowy i za tauro. Natomiast to nie jest pierwsza próba przycięcia planu finansowego do takiej postaci, w której on jest niemożliwy do realizacji. W tamtej kadencji też była taka próba i jak pewnie niektórzy Państwo radni pamiętają, myśmy wtedy nie zapewnili pełnego pokrycia na właśnie te opłaty stałe. Z pełną świadomością, bo jednak Rada Dzielnicy nie ma osobowości prawnej, reprezentuje nas Urząd Miasta Krakowa i nie może też być tak, że w Urzędzie Miasta niewiele widza, co robi prawica, czyli Wydział Budżetu proponuje nam plan finansowy, który nie pozwala na pokrycie stałych zobowiązań, które zawiera Wydział Obsługi Urzędu na przykład, bo no, to jest jakiś zupełny absurd. Także jak będzie brakowało, to proponuję, aby zarząd tutaj śmiało i aktywnie wprowadzał pewne zmiany. Rada Dzielnicy nie jest podmiotem, nie ma osobowości prawnej i też nie zawiera tych umów i urząd jest odpowiedzialny za to, abyśmy mogli funkcjonować i tak też jest napisane w statucie. A jakie mogą być konsekwencje? Konsekwencje mogą być takie, że jeżeli urząd zawiera zobowiązanie wobec systemu, że wynajmuje nam tutaj pomieszczenia, to musi to pokryć. Nam wtedy w połowie roku też brakło i zwróciłem się do prezydenta z pismem,
no, stwierdziłem, że już przed uchwaleniem planu finansowego alarmowałem, że jest on nierealny, ponieważ nie zapewnia pokrycia na opłaty, które są nienegocjowalne i nie podlegają żadnej możliwości wprowadzenia oszczędności. No i po prostu któraś z komórek urząd zrobił sobie wewnętrzne przesunięcie. Zachęcam też do wiadomo, sytuacja finansowa ogólnie jest trudna, no ale nie możemy też wpadać w obłęd i być gdzieś po środku pewnego matrixu, które zapewniają różne wydziały urzędów współpracujących. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dokładnie to jest cenna uwaga. Nie mamy osobowości prawnej, są też tutaj nasze zobowiązania, reguluje miasto. Ale niemniej na chwilę obecną musimy się poruszać w takich realiach, jakich jesteśmy. Ale faktycznie, jeżeli będzie taka potrzeba, no to będziemy występowali dodatkowe środki, no bo dzielnica musi funkcjonować. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, więc to czy zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Czy Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przyjęcie. 19. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Zamykam przyjęcie.